ze swoich domów w dość brutalny sposób. Zostały też odebrane właścicielom, które duże. Piękne. I ma tak piękne oczy, że ja się w nim zakochałam. Zobacz, jak chodzi po wybiegu, jak ona jest dumna. Może ją zatrudnić do jakiegoś pokazu. Tak, chyba tak. Stawimy ją na galę wieczoru. Także ja się... Stara jest stworzona do tego, żeby chodzić po wybiegach. Ale bardzo byśmy chciały przede wszystkim podziękować twoim dzieciom. Później szczeniaczek rośnie, okazuje się, że jest kłopotliwy, bo trzeba się nim zajmować, trzeba wychodzić na spacery i nagle robi się problem. I takie psy są wyrzucane, pamiętajmy. Agata z Pusią. No dobrze, Pusia, zaprezentuj się państwu. Pusia. Kasia Klik dochodzi do końca wybiegu. Dobrze, Kasiu, że ten pies nie waży ze 20 kg, to byś się nadźwigała. Zapraszamy w takim razie następnego pieska i naszą następną gwiazdę. Karolina Nowakowska z Norkiem. Norek. Śliczny, łaciaty Norek. Z budowlańców w Warszawie na budowie. Oni się nim opiekowali, ale jak się budowa skończyła, to go zostawili. Dziękujemy Ci, Agato i Pysiu. Zostawili go przywiązanego na Milusia w Polsce. O Jezie, chyba też jest niezadowolona. Weźmie się na rączki. Może trochę się przyjdzie na to chudzinka Natalia. Z Natalią spotkałyśmy się już przy okazji podobnej akcji. Także też bardzo dziękuję Natalii, że zgodziła się wziąć udział w naszym pokazie. Natalia ma wielkie serce. A Milusia jest pieskiem, który razem z rodzeństwem został wyrzucony gdzieś na ulicy w takiej torbie. Psy przegryzły torbę, rozpełzły się po ulicach i były zbierane przez Fundację Canis. Na szczęście żadnemu nic się nie stało i wszystkie trafiły do Fundacji Canis. Natalia, Lesz i Milusia. Wszystkie psiaki szukają kochających, dobrych domów. Przypominam. I wszystkie informacje na temat tych, a także wielu, naprawdę wielu innych psów.